Dzień dobry, cześć i czołem, witam na moim kanale i zapraszam na trzecie spotkanie z Mafia, edycja ostateczna. Kontynuujemy naszą rozgrywkę i rozrywkę z odcinka poprzedniego, z odcinków poprzednich. Przypominam, że zaczynamy dzisiaj z grubej rury, bo w poprzednim odcinku rozpoczął się pogrzeb w kościele. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdybyśmy się nie pojawili tam my i nie musieli wtrącić swoich przysłowiowych 3 groszy. I... no, tak tylko na szybko przypomnę, zabiliśmy takiego jednego jegomościa, który tam Sarę, jak dobrze pamiętam jej imię, prześladował. No i my se go ukatrupiliśmy i jego braciszek nas w tym kościele rozpoznał. Zaczęła się strzelanina i od tej strzelaniny zaczynamy ten odcinek. Także będzie grubaśnie, tym bardziej, że ostatnio kilka razy tam już poległem. Nie zrobiliśmy tego ostatnio, bo już brakło mi czasu. Mój czas antenowy, że tak powiem, się skończył i musiałem przerwać swoją tutaj rozgrywkę. Mam nadzieję, że dzisiaj już takiej sytuacji nie będzie, bo nie chciałbym przerywać tak akcji w połowie. Niemniej jednak, no, czasem jest taka, powiedzmy, siła wyższa. Dobra, także bez zbędnego przedłużania, bez zbędnego pitu, pitu, szastu, prastu, bo nie mam godzin 11, przechodzimy do rozgrywki i rozrywki. Spędzimy sobie tu kolejne około 90 minut, mam nadzieję. No i troszeczkę musimy się tu sprężyć, żeby no dać sobie z nimi radę. Co wcale takie łatwe nie będzie, bo oni mają tutaj dość pokaźną broń, dość dobrą broń. Ja też nie wiem, czy tutaj wszystkie mechaniki dokładnie pamiętam, co, jak, dlaczego i po co. Więc to też może być dodatkowo problem. Ale mam nadzieję, że się uda. Continue. Także jedziemy z tym koksem. Od razu. Do widzenia. Oj, oj, oj. Troszeczkę. Gin. Kto się tak drze? Dobra, lecimy. Dawaj, 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 Tommy, dawaj, Tommy. Przeładował? Dobra, najpierw idę tu. Właśnie, bo ten ma karabin. A ja mam na ten karabin chrapkę. W sensie na ammo. Kurwa. Dobra, idziemy po ammo. Gin. Jezus Maria, patrz, już tak blisko było. Szlak by to. Ale powiem tak, do tej, z tego wszystkiego. Z tego wszystkiego, co było do tej pory, to. To teraz najdłużej się tu utrzymałem. Więc no, to jest dobra strategia. Najpierw trzeba wykończyć tego ziomala tam z tym Tomim. Oczywiście mówię tu o karabinie. No. Pięknie rzucił w siebie. Dobra, lecimy na górę. Ta strategia się nie zmienia. Przeładowane, przeładowane.
Czekajcie, tego gościa wykończę jego własną bronią. Kuźwa. O kurde, ale dostał. Kto? Tu jestem, ty Mongole. Kuźwa, apteka by nam się przydała. Stój ty chuju. Dobranoc. O, księciunio. Murder in the house of God. Tak jakoś wyszło, sorry. These men were criminals, father. Thieves. Rapists. Killers. And God would have embraced them if they'd asked for forgiveness. Now, which one of these men might have sought redemption by working with the poor? Which one might have saved just one life? None of us, father. You bastard. You have any confessions to make, you better do it quick. No more bloodshed, please! I'm sorry, Father. Consider this an act of divine retribution. That make us even? Sure. For now. For your trouble, father. I don't want your blood money. You took theirs. Not a lot of difference from where I'm standing. No, co prawda, to prawda. That should be enough dough to patch up the bullet holes and keep you quiet. When the cops come, you tell them the gunman who did this had East Coast accents. Must have been from out of town, right? I won't lie. But I won't say anything at all. Good. Be a shame if we had to come back here. No, zabrzmiał poważnie. As soon as I walked into church, the crew recognized me. Followed me straight back out. Co ty gadasz? Czyli to jeszcze nie koniec. To dopiero początek końca. No dobra. O, fuck. Idzie sam! Staniesz se w środku. Co tu we mnie strzela? O fuck, o fuck, nie zauważyłem tego gliniarza tutaj. Patrz, sam się wycofał. A, to menda. Dobra. Spoko, ja też tu nie będę może taki hop do przodu. Dawaj, lecimy dalej. Chociaż chciałbym pozbierać sobie ammo, bo trochę mam mało. Ale nie ma skąd.
plakat. Plakat to mi teraz tak średnio potrzebny. O ty, a bo tu jest ten gad. Do widzenia. Ktoś jeszcze? Ja nie wiem, bo on tam coś mówi, ale ja nie mam czasu na to patrzeć. Giń! Ammo mi się zaraz skończy. Spierdalaj. Ucieknij z samym. Spróbuję. Giń. Zaraz mi się ammo skończy. No, zabij go. O kurde, oni mają już tutaj komendę, żeby mnie zabić. Dobra, ty słuchaj, spierdalony. Spierdalony! Radiowozem, tak, radiowozem spierdalony. Przejadę tu? No mam nadzieję. Oh fuck. Well, today didn't turn out like I expected. Sorry. Dobra, musimy ich jakoś zgubić, co wcale nie będzie takie ani proste, ani oczywiste. No właśnie. Ten ruch AI też nam tu nie pomaga za bardzo. Co to było? Pięknie, pięknie. Spierdalać ludzie z drogi, co was pojebało? Czekajcie, tam jest droga zastawiona. Spierdalać do kurwy ludzie. Kuźwa, kapcia mamy. Fuck. Weźcie, podlecz trochę Tommy, błagam. Ty, tym nie pojedziemy dalej, koniec. Koniec. Po nas. Po nas. Ty, no ale... To od którego momentu będziemy teraz zaczynać? Tylko mnie może od początku. Dajcie już chociaż samochód. Nie, no to jest kuźwa przegięcie. To nie po sprawiedliwości jest. Dobra, wiecie co, to zrobimy tak. Nie ma tu co z nimi dyskutować za bardzo. Tylko trzeba od razu do jakiejś gabloty. Póki ich jest jeszcze niewiele. Gdzie jest Sam? Ja pierdolę, chodź ty mendo. Co to jest, karawan?
Ale jaja. To jest chyba najlepsza strategia. W dupie ich mieć. Spierdalaj tym radiowozem. W dupie ich mieć, nie walczyć z nimi za bardzo, bo oni się tylko wtedy bardziej denerwują. Coraz więcej ich się zjeżdża. A tak to jedziemy sobie trupiarką i spierdzielamy przed nimi. Ty, tam nawet trumna jakaś jest w środku. Masakra. To jest Mercedes Żegno wersja na 1900 któryś tam rok. Już sobie zapomniałem. Czekaj, tych mamy za sobą. W jakiejś tam odległości. Przydałoby się gdzieś może zjechać w jakieś zaciszne miejsce. Najlepiej chyba kuźwa z miasta by było wyjechać. Ty, psiarnia tam jest. Niech oni sobie tam pojadą. Pojechali. Koniec. No i gitara siema. O, ja pierdzielę. No i tak jest najlepiej. Nie walczyć z nimi, tylko prosto do auta i jedziemy. Morello got a bloody nose, and you and Polly are in the clear for whacking Galati's son. Boss will be pleased. Oby. No, także rozgrzewka z grubej rury od razu na początek. Będziemy jechać w miarę tutaj zgodnie z przepisami ruchu drogowego, żeby się nie rzucać za bardzo w oczy. Nie, karawan się wcale nie rzuca w oczy, absolutnie. Ale swoją drogą ciekawa konstrukcja, te lampiony zajebiście wyglądają, mega mi się podoba. Nie denerwuj się. No przyspiesz trochę, no weź. Please, dobra, dawaj tą gablotą, zobaczymy do ile się to uda rozpędzić. Ten most, jak już mówiłem, bardzo przypomina mi most Golden Gate w San Francisco. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie, ale bardzo mi go przypomina. Patrzcie, 60, to są chyba mile na godzinę, tak mi się wydaje. Ups, sorry. Tam był policjant, o kuźwa. Ups. Ty, ale oni chcą mi mandat dać. Chyba. To jest policja, czy nie? A jak mandat, to ja bym nawet chciał zobaczyć, jak oni mi mandat dają. Co to jest? Weź chłopie tym do muzeum mieć, a nie po ulicach tym jeździsz. A co oni tak nagle zwolnili, kurna? Dobra, jedziemy do baru Salierego i zobaczymy, co na to szef wszystko. Co na to wszystko nasz szefuncio. Chłopie, nie widzisz, że w prawo skręcam? Wypadł tą gablotą, kurde. Thanks again, Sam, for helping me out back there. I thought my time was up. It's not anything you wouldn't do for me. I know, but when you come that close to biting it, Christ, it's something. Don't need to tell me about that. Just don't think about it. Best lesson I could ever teach you. Don't think about anything. Ha ha.
Jesus Christ, Tommy. You're confessing to a shootout in a church. And I ain't even to the hard stuff yet. You know I could take you in right now, put you behind bars and tell you old and gray. Maybe. If you think you can make any of it stick. But then you'd never know about Murillo. Hey, fellas. Sorry to keep you waiting. My shift just started. What you having? 2 lunch specials, please. And more coffee. You know what? Let's bring the whole pot. All right, we've come this far together. What kind of heat did you get from the church? It's a strange thing. Nothing really came of it all. Always figured Salieri paid off someone somewhere because it wasn't even in the papers. We just had to lay low for 7-8 months. The cops kept showing up at the bar just to remind us they were watching. And Frank caught wind that Morello was helping Galati get reelected, hoping he'd go after the Don. Well, I covered some account books from Morello's offices. 33 was a pretty good year for him. Bastard knew we were bleeding out before we did. While we were busy keeping our heads down, he started moving in on our rackets. Quiet at first, a few trucks go missing. Top burner has one too many highballs, drives off a bridge. One of our regular pickups suddenly closes up shop, moves upstate. And he didn't catch on? Not me. I think maybe Polly smelled something. But even with the cops looking over our shoulders and Morello circling, we were still making good money. And with the Don worried about keeping the heat off, we didn't have much to do. Except drink, have a few laughs. Every time I went into Salieri's, there was Sarah. So it was a good year. Until Frank. Coletti, Don's consigliere. Yeah, that's right. He set me straight. He set us all straight. There's a lot of buzz around town about you guys. Yeah, we got into a little scrap last night. It's no big deal. I don't care about the bar fight, Tom. I care how it looks when you walk into a club and buy everyone around. We gotta do something with her, though. Then blow it at the track on Sunday. Or take a dame to a show. Or invest it, for Christ's sake. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes so you don't get strangled by them. You ever have a dog, Tom? Sure. A little mutt when I was a kid. When I was 8 or 9, before I came over from Sicily, I had this beautiful skinny Cerneco dell'Etna. Like a little greyhound. Fastest dog you've ever seen. That's how I met the Don. We started setting up races together. Betting on her with coins and rifle shells. There wasn't another dog that could catch her. She never lost. Until the day she did. We were only out of pocket knife, but I never saw the Don so angry. She got old on you? No. Pregnant. She went into heat, got out of the yard, and every dog in town had a turn. You're like that dog, Tommy. Every time you flash your money around, you're a bitch in heat. And everyone in that club is now looking to fuck you. And once you get fucked, you're no good to us. Do you understand? W sumie poniekąd chłop ma rację. You made your point. Good. Because you need to think about your career here. Look, Paulie's at his ceiling. He's the guy we want in a tussle, but he's not smart enough to run anything. Sam is loyal, but he has no vision. But you, Tommy, you could run this town someday. Well, I appreciate that, Frank. So, what happened to the dog? The Don tried to drown her. I broke his nose. You can let me off here. Zrobiłbym tak samo. Też bym mu złamał nos. Give Sarah my best, Tommy.
Back then, everything went through Frank. The plans, the orders, the money. You could get the call day or night. Ah, Tommy. Frank says to wait for him in the garage out in the back, eh? You got the job, I think. Thanks, Luigi. Sarah's cooking. She's bringing something over. In this rain? She's a good girl. I'll see you tomorrow, Luigi. No dobra. Chłopca tu sprząta, zamknięty bar już. Czekaj, coś tu jest. Notatki. Sara pożyczyła te książki Marach. Zwróć je proszę z naszymi podziękowaniami, Frank. You know, it's good to see a smile back on Sara's face. Dobrze słyszeć. Powiesz mi coś jeszcze? Chyba nie. Frank, is he gonna meet you in the garage behind the bar? Dobra, to wiem. Powtarzasz. Okay, zobaczymy co tu się jeszcze dzieje. Czy tu ktoś jeszcze jest? Czy tu ktoś żyje? Co to jest? Notatka. Odebrano na coś tam ble ble ble, jakieś tam cyferki. Potwierdzamy wizytę zgodnie z planem, czekamy niecierpliwie. Kanadyjscy kuzynowie. Czy coś tu jeszcze jest? A tu jest chyba piętro, nie? Ja tam na piętrze chyba u góry jeszcze nie byłem tego baru. Może warto to w końcu zmienić. Zobaczymy co tam jest. Nie przypominam sobie, żebym tu na górze był. Jaki piękny obraz z końmi. Co to jest? Mnóstwo tu amunicji. Tam ktoś jest w tamtym pokoju. Ciekawe, czy mogę wejść do tamtego pokoju. Jak tam ktoś jest. Nie. Tu też nie. A tu? A tu też nie. Dobra. Także cóż, idziemy. Nie wiem, co to za czerwona kropa. Tam była, no ale okej. Dobra, idziemy do tego Franka. Szybko, 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 bo pada. Czekaj, powiecie coś jeszcze? A, to Sam i Pauli. Nie. To nie jest ani Sam, ani Pauli. Nawet nie wiem, kto to jest, ale dobra, nieważne. Szybko, 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 bo mokro. Zobaczymy, co ten Frank znowu wymyśli. Thanks for waiting, Tom. The Don and I had to go over last month's numbers again. Sure. So what's the job? I want you to help Sam and Polly with the shipment we've got coming in tonight. The good stuff? Straight from Canada. Where do you need me? Sam's gone to meet our friends from the north at a farm outside of town. Polly will oversee the trucks bringing the shipment into the city, but I want you to go with him. Be an extra pair of eyes. Make sure it all goes smoothly. Okay. Get the car from Ralphie and meet Polly at the warehouse. He's got heaters in case you run into any trouble. Sure, Frank. No problem. Good. Now bring the Canadian home safe, Tommy. There is already a case earmarked for the Don. No dobra. Siemano, Ralphie. This is my mom. Working late, Ralphie? I says asleep when Frank sleeps. Man, he's been working us hard. Morello's taking bites out of business everywhere else, Ralph. Bull's racket's where we shine. We gotta stay ahead someplace. Ah, well, I just fixed the cars that time. I changed the plates again. You can't be too careful. See you tomorrow.
Okej. Tak w sumie, z tych wszystkich postaci to tylko Tommy tutaj szanuje tego Ralphiego w jakimkolwiek stopniu. Teraz tak, ja bym się tu troszeczkę przeszedł, bo w sumie ja po tym warsztacie też nie miałem czasu tutaj wcześniej. Czas może był, tylko nie miałem za bardzo możliwości, bo mi się jakieś cutscenki za każdym razem uruchamiały i tak dalej, i tak dalej, a teraz... A teraz przynajmniej w końcu mogę się tu trochę przejść, porozglądać. O, to jest Ralphie nasz. Ja i mama, no. Kuźwa, co ty chłopie tu masz za jakiegoś lisa czy innego jeża zwierza? No taki typowy warsztat w sumie. Ale jest tu wszystko, co w warsztacie być powinno. Opony są, jakieś pudła, skład czegoś, jakichś takich bardziej potrzebnych rzeczy, części i tak dalej jest. Także w sumie ma tu wszystko, czego potrzebuje do szczęścia. O, tu już chyba nic nie znajdę. Czekaj, bo jeszcze tam mogę wyjść po schodkach. A coś mi się wydaje, albo coś czuję, że może tu być gdzieś jeszcze jakaś karta. No właśnie, tu mam jakąś kartę. Tu nie wyjdę, jak rozumiem. Nie wyjdę. No dobra. Okej, to jedziemy do tego magazynu Salierego. Zrobimy tą akcję z przemytem whisky. W sensie, no mamy im zajumać whisky. O kurde, mamy kawałek tam. Mamy kawałek. Ale to może nawet i fajnie. Ja tu lubię jeździć samochodami. Fajne echo w ogóle. Wow. Dobra, ty, może żebym tej gabloty nie rozwalił, bo biedny Ralphie znowu będzie miał robotę. Jezus, jak to się ślizga. Ale powiem wam tak, nie dość, że jest noc, to jeszcze pada deszcz i ta gra jest mega wydajna. Cały czas stałe 60 klatek, nie chce być inaczej. Na najwyższych ustawieniach, może tam raz na jakiś czas spadnie do 59, 57, ale tak to generalnie cały czas się trzyma te 60 klatek. Sorry. Ci tam stoją za tą bimbą, a ja sobie ją machnąłem bokiem. Tam coś w radiu mówią, ale średnio ich słyszę. Fajnie, że w tunelu jednak ten deszcz nam nie pada i mamy tego konsekwencje, bo asfalt jest faktycznie suchy. Także to spoko. Ty, a co tu tyle policji? Policja, ambulans. No to się grubo tu bawią. Co? Jak? Przepraszam bardzo, ja tylko jechałem. Ty, no ja sobie wypraszam, ja tylko jechałem. I żeby od razu aresztować. Kuźwa, jadą tu. Ja pitole. Spadaj, spadaj, no właśnie. Czekaj, bo tam jest pieszy. Ale na szczęście se gdzieś poszedł. Dobra. Gitara siema, mamy ich z bańki. O, tu też fajnie, że pod tym... Nie wiem, tam u góry jakaś kolejka chyba jedzie.
Także też fajnie, że tutaj no pod tymi wiaduktami jest taka dama, zwał jak zwał. No też jest sucho. Gdzie ty złotówo pieprzona? Jezus, ledwo wykręciłem. A tu chyba ten mieszka, Pauli, nie? Tak coś mi się kojarzy. Tu go odwoziłem. Wtedy jak był nawalony jak Messerschmitt. Gdzie to jest na mapie? Aha, tutaj. Dobra. No prawie mu w dupie zaparkowałem. Na szczęście prawie. Jakaś babcia idzie, nie wiem czy do tramwaju, czy gdzie ona. Nie, nie do tramwaju. Spadaj tą, ty złotówo jedna. Taryfiarz pieprzony. Nie ma nikogo, ci stoją, nie wiem po co. Jak widły w gnoju. Jeszcze jakby tam ktoś szedł do tramwaju, czy wysiadał z tramwaju, to spoko, ale przy tam nikogo nie było. Ty, ja miałem sprawdzić, czy ja mam broń tak w ogóle. Come on, Tom! Ciężarówka! We've done a few pickups at the farm before. Don't worry. There ain't nothing but cow shit and shine out here. It's gonna be an easy few clams. Boys will load up the trucks, we'll come straight back. Yeah, let's make it quick. I got someplace to be. You see it, Sarah, later. Luigi's little girl, your night shift. You're something else, pal. Protecting the girl's virginity one day and taking it the next. Lay off, Polly. Ah, come on. I'm just kidding. She's a good girl. You settle down, she'll straighten you right out. You're going home to a couch. Now, I wonder what kind of story she could tell about her old man, though. Luigi was a stone-cold killer back in the day. I wouldn't know. You know she's been helping out behind the bar since she was a kid. I bet she's seen and heard a few things. Probably knows more about our business than we do. She knows enough not to ask me too many questions. That's good. She won't ever make a liar out of you. Christ. You ought to marry her just for that. Damn it. Sam should be waiting here, but I don't see him. Something smells off. Don't let your pecker get all shriveled up. Probably just trying to get out of the rain. Or into the bootleg. That'll wake him. Albo i nie. He ain't coming. Okay. Let's go find them. That bastard is just three sheets, and I'm wrecking a new suit for nothing. I swear I'm gonna kill him. Here, just in case Frank was right. I'm gonna go grab them boys, get them sorted out. You go ahead, see what's what. We'll catch up with you. A miała być taka prosta, rutynowa akcja. A skoro mi dali taką spluwę, co mi dał strzelbę? Chyba sobie jaja robisz. Skoro on mi dał strzelbę, to to nie może być przypadek.
Raczej po nic mi jej nie dał. Tu coś mamy w środku. No właśnie. Co czwarta osoba bez pracy. Raport rządowy nie wróży końca spowolnienia. Dotychczasowe środki zaradcze nie zdołały zatrzymać trwającej zapaści gospodarki. Bezrobocie wynosi 25%. Zamknięcia farm osiągnęły wskaźnik najwyższy od 2 lat. Właściciele małych gospodarstw zmagają się nie tylko z trudnościami finansowymi, lecz także z burzami piaskowymi, jakie nękają wielkie równiny. Prezydent zareagował, proponując nowe prawo mające ustabilizować system bankowy. Tu nic nie ma nigdzie. Guy we pay to keep this place in check. Don't even pretend to farm, huh? Przezorny, że zawsze zabezpieczony, jak to mówią. Przeczytaj notatki. Zaginiony farmer znaleziony martwy. Lost Havenstone, Illinois, 17 czerwca. W biuro kostnicy hrabstwa Lost Haven potwierdziło dziś zgon zaginionego 2 miesiące temu Harry'ego Smitha. Nie mylić z Harry Potter bądź Harrym Stylesem czy jakimś tam innym. To jest Harry Smith. Bezowocne poszukiwania prowadzone przez ojca i sąsiadów Denata dobiegły dziś końca. Dobiegły końca kilka tygodni temu. Ciało jego zostało znalezione przez miejscowe dzieci, które w lesie nieopodal Cops Farm szukały grzybów i jagód. Nie poszukuje się sprawców śmierci ze względu na sposób, w jaki pan Smith stracił życie. Znaleziono go powieszonego. Przeżył go sędziwy ojciec. No tu jest dalej jakieś pytanie. Aha, psiu. What kind of guy shoots a dog? No właśnie. O, jak on mi zastrzelił psa, znaczy no nie mi, ale jak zastrzelił psa, to ja się tym skurczykonikiem zajmę. Nienawidzę, jak to się znęca nad zwierzętami. Nienawidzę takich ludzi. Nienawidzę po prostu. Zero tolerancji dla takich. Niezależnie czy to pies, kurczak, gołąb. Where the hell are you hiding? Dobra, jest jakaś ciężarówka, jeszcze świeża, bo jeszcze odpalona. Ty, co to jest? Nie jest sam chyba. Hey buddy. Jesus. Drop your weapon. Aha. You first. We don't have time for this. Sorry, pal. Guess we're doing this the hard way. No dobra, to się napieprzamy znowu. Get over here. I got him pinned down. Ta, zesrałeś się, a nie postrzeliłeś mnie. Do widzenia. Pewnie, tak. O ty chuju, na tego trzeba uważać, bo on ma strzelbę. Dobra. W łeb, w łeb. O to chodziło. Do widzenia, przeładuj. Do widzenia, przeładuj.
Przeładuj. No wychyl ten swój kaczy łeb. Gdzie on jest? Zamienię sobie ammo. O, znaczy ammo. Zamienię sobie giwerę. Przeładuję bronię. To jest strzelba. Czego ja szukam tak właściwie? Cops Farm 9. Na północ od Country Road 3 km w prawo przy stacji benzynowej za znakiem do tamy 1,5 km, potem w lewo za mostem. Tu coś jeszcze jest. No coś tak faktycznie tu nie za bardzo gra. Aha, to jest ten kierowca, tak? Aha. Jezus, Pauli, weź mnie nie strasz. No właśnie. Canadian crew. Dollars to donuts to rest the face down in the dirt too. Christ. They're cops, Tommy. O kuźwa. Well, how would I know? They didn't show a badge. God, they didn't say anything. They must be in Morello's pocket. This bastard. He can't even let us have this one racket. Forget about it, Tom. We gotta find Sam and get out of here. A co się stało, to się już nie odstanie niestety. Dobra, idziemy. Chłopaki, idziemy. These guys are a real deal. They gotta be cops from the border patrol. Fuck. They've come heavy, all right. Czemu mój hud jest szybszy niż jego hud? Ale podoba mi się to, że tutaj normalnie jesteśmy na akcji sobie w ekipie, a nie sami. No sam tam był sam, no ale... Tak, tak, tak. To już miała być rutynowa akcja i wyszło jak zawsze. Ups, chyba rozbiłem coś. O, niby mam za nim podążać. Pewnie, głośniej. No właśnie. Co jest? Co to jest? Looks like we found the Canadians. See Sam in there? No. Glad some. Masakra, ty, tu ktoś jeszcze jest. Poor bastards. Aha, i tu coś jeszcze jest. Kanadyjski paszport. No tak, tak mi to wyglądało właśnie na paszport. Opis osobisty. Imię Joseph, jakiś tam bleble, jakieś tam cyferki. Zawód pracownik rozlewni. Miejsce urodzenia Kanada. Data. Oczy szare i kolory rude. No, z rudymi to lepiej się nie zadawać, a nie zadzierać. O! Mołotow. Dziabnę sobie. Zaopanujemy te gejty.
To może być tak, szedł za mną i mnie zabezpieczał. Tu jest apteka. A jak tu jest apteczka, to raczej nie bez powodu. Gdzie są nasi? Do widzenia. Nasz. Ktoś to mi okrążył? Pięknie, normalnie. Nasz. Fuck! O kurwa, tak wybuchło? No to pięknie. Ty no ruszcie się może, co? I ja mam tam iść. Na szczęście tu już czysto. Przeczytaj notatki. Rozkaz dla Straży Granicznej. George, jakiś tam blebleble z dobrego źródła. Wiem, że Salieri odbierze te whisky dziś w nocy. Nasz wspólny przyjaciel chce zamknięcia tego źródła zaopatrzenia w miasta w kanadyjską gorzałę. Bądź ze swoimi ludźmi o 21 na farmie, o której rozmawialiśmy. Czekajcie całą noc i powiedz chłopakom, że nie muszą się hamować, a w ramach podziękowania, że przyjechali tak daleko na południe, mogą zabrać trochę gorzały do domu. A to mędy. O właśnie. Czekaj, wezmę sobie aptekę, wezmę sobie jakieś tablety. O, widzisz, o to chodziło. Tu coś jest, jakaś karteczka. Dobra, chłopaki, idziemy dalej. Do kolejnego budynku czy czegoś. Tak jest, do kolejnego budynku. No tylko nie mów, że w tamtym budynku też będą ludzie, no bo przecież co oni nie słyszeli? Nie słyszeli, że tu się strzelają wszyscy? Bez jaj. No idź. Czemu to zawsze ja mam być ten pierwszy? To jest sam. Pal się. Tyle? Czekaj, bo tu jest jeszcze jakaś notatka. Oferta publiczna przyjęta przez Grand Imperial Banks Lost Haven Co-op's Farm, której dawni właściciele J. Smith i Sum zakończyli działalność, zostanie sprzedana na publicznej aukcji we wtorek 1 sierpnia 1932 roku. Dobra, to już przeczytane. To jest sam. Te chuje go postrzeliły, a to kurwy. Oj, wy mędy, macie przejebane już. Łapcie. O ty chuju. Gień, szmaciarzu. Powiedziałem, gin. Nie wiem, kurwa, głuchy? Giń. Weź mnie, chłopie, nie pchaj. Do widzenia.
Weźże, chłopie, uciekaj stamtąd, jak masz ogień pod nogami, co? Do widzenia. Dobra, dawaj mi to. Skończyło się z nimi, babci, sranie. Weź się, chłopie, schowaj. Do widzenia. Do widzenia. I tu jest jeszcze jeden. No wychyl ten kaczy łeb. Powiedziałem. Szkoda mi tego karabinu na niego. No patrz, co za menda. Wyłaź! Ta menda się przesuwa. Dobra, idę po niego, bo mnie wkurwia. Do widzenia. Ciekawe, że ja byłem w takiej odległości od niego i mój strzał go nie zabił. Czekajcie, ammo! Moment, ja se tu muszę ammo pozbierać. To nie ma takie hope siupe. Dobra, no trochę tego ammo mam. Mam nadzieję, że starczy. Idziemy. Po sama. Żeby sam już nie był sam. Dokładnie. Tak, jasne. I będzie zaraz haja na całe osiedle, tak? Cicho, Sam. Już nie jesteś sam. He'll be okay, Sam. We survived worse. O, wiedziałem i załatwili tych dwóch. No i bajlando. I zostałem tu sam. Nie no, samem jestem, tylko sam jest taki trochę, no jakby ranny. Dobra, nie ma co. Od razu z grubej rury. Konkretnym kalibrem. Gień. Co za mongoł. Dobra, przeładuję sobie, póki tu nikogo nie ma. Broń sama. No oczywiście, że go będę bronił. Noszę spodnie, więc walczę. Jakiś chuj tu idzie, czy mi się wydaje?
Coś ty, chłopie, myślał, że ja cię nie widzę. Co razem? O ty chuju, idzie tu. No wiem! Do widzenia. Do widzenia. Amo mi daj. Nie jęcz, tylko amo mi daj. Nie wiem. Policja? No słyszę. No to będzie grubaśnie. Do widzenia. Jednych już mamy z głowy. No, z policją to tu raczej żartów nie ma. Tym bardziej jak ich jest tyle. Kurwa, przeładuj to szybciej. Do widzenia. Ty, oni sami tacy uzbrojeni. Masakra. Dobra, lekarzka z mleczkiem. Oh Christ. Tony and Donnie too? Yeah. What a fucking massacre. How Sam? Ja sam bym tego lepiej nie ujął. I'll go get him. Keep an eye out. No jasne, dostaniesz lekarza. Wsiadaj. Niech zgadnę. Ja będę prowadził, tak? Ale zanim to jeszcze te mędy. Co to kurwa jest? Co to jest? A nie, nie ja prowadzę. Jasny chuj, co to jest? Przecież to jest chłopie jakiś wóz opancerzony. Pewnie tak, więcej policji, więcej. Nie, ja idę do domu. Pewnie, chłopie, jeździ mi jeszcze slalomem. Ale mam nielimitowane ammo przynajmniej. Najlepiej w drivera byłoby trafić, nie? Wtedy byłby od razu święty spokój. Do widzenia. Właśnie o tym mówiłem. Do widzenia. Gdzie wy światła macie? Halo. Proszę światła włączyć. Do widzenia. No coś tam, ten wóz pancerny jakimś cudem ma jakieś uszkodzenia. Zielonego pojęcia nie mam jakim. Ale nie wnikam. O, fuck. A co, tamci tam pojechali jakby nigdy nic? Bez jaj.
Już tu nie wróci? Nie wierzę w takie rzeczy. No, w driverów trzeba, tu się nie ma co pierdzielić. Od razu w kierowcę i... No i po nich. No bez kierowcy to takim wozem daleko nie pojadą, nie? Albo ich przynajmniej spowolnimy na jakiś czas. A nie, dupa, dupa, dupa. Ten pasek uszkodzeń to jest pasek uszkodzeń naszej ciężarówki, a nie tamtej pancernej. Ty, no przecież zabiłem go. No, 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 ty się, Pauli, tak nie ciesz jeszcze. Właśnie o tym mówiłem. No i co? Dobrze, chociaż ammo jest nielimitowane. Bo jeszcze by mi tu tego brakowało. No po cholerę tyś ten płot przeskakiwał, jakbyś wszedł za niego. O, fuck. Dzięki! Dobre to było. O, fuck, dogonili nas tym pancernym. No to mamy przerąbane. Jak ja mam to, kurwa, zniszczyć? Aha, mam w wieżyczkę strzelać, tak? Z tego co rozumiem, to mam strzelać właśnie w wieżyczkę, a nie w sam samochód. No i chuj wielki, dwa bąbelki, koniec. Masakra. Ale przynajmniej nie zaczynamy od nowa. No przecież robim co możem! Koniec? Jest! Chuj! Jeszcze! Jak ja mam zniszczyć pancerz? Aha, ten pancerz i wtedy pewnie będę miał za kuka trupić drivera. Tak strzelam. Jakbyś tak mi nie ruszał tą kamerą, byłoby mi łatwiej, wiesz, Pauli? Dzięki! Łapcie! Bon appetit! Pięknie. Zrzuty na pamiątki. Okay, we're here, Tom. You get Sam out. I'm gonna go wake up the doc. Sam, Sam. We made it. We're at the doctor's house. Nie licz sam, tylko kurwa, weź się w garść, żyć masz. Chuj mnie to interesuje. Weź mu tam jebnik te drzwi. Pauli, what the hell are you doing here so late? Evening, doc. Sorry to wake you, but we had a little accident. We got an injured man out here. All right, bring him inside. Okay, thank you. Okay, I'll stay with Sam.
you can take the truck back. Call it a night. No, I'll wait. Chyba żartujesz. The doc's already got his hands full. No sense in both of us breathing down his neck. No, w sumie też prawda. Go on, Tom. I'm gonna be fine. Okay. Hey. You did good tonight. Co, oni mi nie dali pojechać tą ciężarówką? Ej! Jedź do mieszkania Sary. Okej, jedziemy do Sary w takim razie. Chociaż nie podoba mi się to, ja bym się bardzo chętnie tą ciężarówką przejechał. Dlaczego oni mnie jako trackera pozbawiają tej możliwości? Gdzie mogę reklamację napisać? Do tych chłopów z hangaru muszę napisać. Że co oni tu sobie w ogóle wyobrażają? Żeby tracker się nie mógł ciężarówką przejechać. Nie dali mi. A ja sobie za karę i tak pojadę. Taką. O. Dobre. Co prawda to nie jest ciężarówka taka typowa, tylko taka bardziej... No ale jakiś pick-up, półciężarówka, no ale dobra, no niech będzie. Uch, no akcja była gruba, miała być to zwykła, rutynowa akcja, jakby nigdy nic. No cóż, wyszło jak zawsze. I ktoś pewnie puścił parę i... No i wyszło jak wyszło. Sam został ranny. Niestety. Szkoda, bo bardzo go lubię. Duży może więcej, nie słyszałeś? Właśnie, duży może więcej, ciężarówka. Stop, 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 stop. Sorry, ale ja przejmuję ten wóz. Dzięki. Oh fuck, jakiś policjant mnie widział. Nie, no ja tą ciężarówką to im w życiu nie ucieknę. Ty, to jest taka sama ciężarówka w sumie jak... Jak ten whiskacz, który im ukradliśmy. Tą samą wieźliśmy. Jezus, jakie dźwięki, wy to słyszycie? Jak ta cała zabudowa ten... się bujagi bocze i te dźwięki takie... charakterystyczne wydaje, masakra. Strasznie leniwa ta policja w tym mieście, serio. Poszukujemy tam jakiegoś gościa, jakieś ciężarówki, 10 sekund później, no, odwołujemy poszukiwania. Strasznie leniwi. Co za taryfiarz. Wszystko przez tego taryfiarza. Ty mendo złotówo jedna. Ja cię tu nauczę jeżdżenia. Patrzyłem, czy się ta policja zainteresuje, ale tak
Nie za bardzo. Jeszcze muszę sprawdzić, czy jak przejadę obok radiowozu na czerwonym świetle, czy się tym zainteresują, czy tak nie za bardzo? Co? To był policjant? A nie, ten chuj idzie zadzwonić na policję. Tak? A to menda. Ale chcą mi dać mandat. No ja bym chciał, żeby mi dali mandat. Bo jestem ciekaw, jak to wygląda. O, jadą. Dobra, będę grzeczny i się zatrzymam. A spróbuj do mnie zacząć strzelać, to spierdalam. To zostać na miejscu, czy wysiąść? Siemano. Ty, bo nas rozjadą. Okej, dzięki. Tamtym się nie zainteresowali, jak trąbił. Czekaj, a przekroczę prędkość i co, zaczną mnie ścigać? Nie no, jak przekroczę, to mnie zaczną ścigać, ale jak przejadę na czerwonym. Jadą teraz za mną, więc w sumie... Tylko tu nie ma świateł, kuźwa, jak na złość. Czekaj, no jestem niesamowicie ciekaw, czy jak przejadę na czerwonym, czy oni się tym zainteresują. Z tym, że tu jak na złość też nie ma świateł. Kurde, ale tą gablotą to ja ich nie dogonię. Nie będę jechał jakoś super daleko. Jak gdzieś tu w okolicy będą światła, to zobaczę, czy oni się tym zainteresują, czy tak nie za bardzo. Dobra, palę gumę. Palimy gumę do Sary. Zobaczymy, co tam u Sary i będziemy kończyć na dziś. Wystarczy wrażeń. Pięknie driftowałem ciężarówką. No dobra, no i zobaczymy. Co tam właśnie u Sary słychać naszej. Tej Nuni. Dobra, zaparkuję tę gablotę. A tu im zastawię wjazd, a co? Chyba się nie obrażą za bardzo, co? O, hydrant rozwaliłem. Ojojoj. No ciekawe, że wszedłem w taki strumień wody i nic mi nie jest. Już dawno w kosmos powinienem polecieć. Ciekawe, co za mongoł tę ciężarówkę tak zaparkował. Dobra, lecę, bo zmoknę. A nie chciałbym za bardzo zmoknąć. Tu normalnie ktoś ciężarówką wjechał, jakby nigdy nic. Openuj te gatey. Dobra. You're late. Dinner's cold. Work.
Okay. Tak po prostu? Wyjdź za mnie? No dobra, okej. Masakra. Hey, boss. I came as soon as I got your message. Sit down, Tom. We have a mole, Tom. No. Who? I was up all night driving myself nuts trying to figure it out. I started thinking maybe it's one of our guys. We aren't paying his fair share. Someone with a light wallet. Maybe looking to Morello for a new suit. Frank wasn't around, so I went to the safe to get the account books. To see who's getting cents on the dollar he's earned. What do you know? The books are gone, Tom. Frank. Od początku mi się podejrzany wydawał. Everything I have, I got with Frank. And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds, we're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. But why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. The one you tried to drown. Yeah. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. When you catch up to Frank, you get those books. And if he doesn't have them on him, you make him tell you where to find them. After that, you do what we gotta do. Vincenzo's waiting for you with a clean car. No dobra. Czyli znowuż w sumie wiemy, co nas będzie czekać następnym razem. Mamy taką zapowiedź następnego odcinka. No nie obiecuję, że spotkamy się tutaj w Mafii, że się spotkamy tu na pewno za tydzień, ale no postaram się, aby tak było. Dobra, pogadamy sobie jeszcze z Vincenzem. Siemano. We gotta keep a lid on this, Tom. Start with Biff, but don't give him nothing. I got your clean set of wheels. And something special here, if you want it. Co ty mi chłopie dajesz? Daj mi tą giwerę, tą wiesz którą. Udaj się do Lombardu Beefa. Beef, my u Beefa byliśmy w Lombardzie, jak dobrze pamiętam. Byliśmy mu chyba tam odebrać tę opłatę. On chyba nie miał wtedy całej czy coś, jak dobrze pamiętam. W każdym razie, no teraz będziemy tam znowuż do gościa jechać. Ale tym już zajmiemy się w odcinku następnym. Bo ja tu nie chcę przeginać z długością tych odcinków, zwłaszcza, że są one z tej serii
co tydzień, więc nie chcę przeginać. Także cóż, na dzień dzisiejszy ode mnie tyle. Dziękuję za uwagę i za oglądanie. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia, miłego weekendu. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!